Siema, hejo, zjedziemy dzisiaj na Wielkopolskę. Tomek, stały skład, Black Ekipa. Kuba, gdzieś tam zamaskowany bandyta, no, lajkuje. Mgła się przejaśnia, wstaliśmy skoro świt, a wyjechaliśmy późno, czyli jak zawsze, nie? Sennik nie chciał odpalić. Minus dwa, sennik nie chciał odpalić, ale tak w ogóle to jest lux, git, majonez. Dzisiaj z Kubą będę upalał, czyli nauka na kole, Kuba na huskwarnie, ja na becie. Wziąłem ze sobą też Raptora, Tomkowi wzięliśmy Kajo. Chcę, żeby Tomek dzisiaj orła wywinął na Kajo, czyli dał mu na kółko. Zrobił powtóreczkę, nie Tomek? Nie, tak, robimy. Robimy dzisiaj. Na kółko da, ale... Da. I na plecy, Tomek. Nie. Buzer masz, nie bój się nic, będzie wszystko dobrze. Bleku być może dzisiaj też plecy zaliczę, bo dzisiaj nauka bardzo wolnej gumy będzie. Nie z jakiejś tam prędkości, tylko po prostu z miejsca, bach, jedynka, dwójka, czy coś tam, nie? Takie rzeczy będą się działy. Patrzcie, na wstecznym słońce się przebija na Wielkopolsce. Wielkopolska, czekaj za nami, z kominów dym leci. My lecimy ostro. Kuba lajbuje, Tomek. Tomek, Black Ekipa, fajną bluzę ma. Takie bluzy oczywiście na Facebooku, nie, na Facebooku nie kupicie, kupicie to na Kupselu, w legopso.kupsel.pl, ale nawijam. Wbijajcie na Instagrama, na Facebooka. Konkurs wleci w przyszłym tygodniu na Facebooka, na podnóżki z Glaca Guard. A my lecimy. Jeszcze paliwa musimy nalać i tak w ogóle to jest git, petarda. Mega i w ogóle sztos. Lecimy. Fajnie, Damian. Ale... Przestań z tą drzemką. Tomek zapiął piątkę, czyli lecimy. Na autobanę się wbijamy. Dzisiaj wyjątkowy dobry humor mam, co widać zresztą na tym vlogu. Ale jak? Ja to chyba dzisiaj dobry humor mam, dlatego że nie będę musiał się denerwować, bo jest mecz Polska-Arabia Saudyjska i wiecie co? Ominie mnie ta nerwowa. Musimy jeszcze nalać paliwa, kawę mam wypić, ale Tomek coś opornie szuka tej stacji. Już znalazłeś? A jak się nazywa ta stacja? Orlen. Orlen, o kurde. Czyli znowu damy PiS-owi zarobić. I Obajtkowi. Dziadek, a posadowo to jest tam, gdzie te górki są te duże, co tego widza spotkaliśmy wtedy? No, tylko że to jest Józefowo, ty mówisz, a potem jak jechaliśmy, pamiętasz? Tymi polnymi drogami na tą drugą, to jest to ta druga. I jest stacja, będziemy puścić o parę złotych mniej, nie? Lżejsi, pieszczące. Ojeny, szotka! A ten tryb... No bo tu szotka wypadła! Ciężka robota na tym, że w Raptorze jest paliwo. A w Raptorku jest paliwo? Trochę jest. Trochę jest. To lać czy nie? Lać? No. Lać! Za ile lejesz? Dobra. Ujemny! 10 litrów za 70 zł? Ujemny! Tak dużo? Jak się tankowało? Ale dobrze czy źle? Gitec maślanka? No, chyba tak. Zobaczmy. Dobra, Kuba, rób sobie co chcesz. Nie, ale poczekaj. Nie chcesz nic? No, poczekaj. Czy tu jest normalnie to? Tu jest lód, czy nie? Gdzie, jaki lód? Nie ma tu lodów. Aha, to ja, ale nie, że lodów, tylko no to jak jest, no lód do herbaty. Nie ma lodu. Nie ma? Nie chcę nic chyba. A to, abym mógł hot doga, czy nie? Jakiego? Hot doga? No, dobra. Trochę przypał. Taka droga, nie? A tam jest żwirownia. Tam ją widzę.
ale musimy pokonać taką drogę. To raczej nakłada bardziej się nadaje, co? Na cebulę, a nie na scenika. Nie wiem, Klaudia nie będzie miała samochodu chyba. Patrzcie, na co napotkaliśmy. Tomek musi cofać. Nie wiemy, czy wyjedziemy. Musimy się wycofać z tej drogi, nie przejedziemy. Nikt nam nie pomoże, jak się tu zakopiemy. Musi teraz lawetą tu wycofać w pole. Jakoś z tego pola tutaj wyjść, ale jak to będzie, nie wiem. Będę musiał pchać chyba. Cebery są. Może pomogą pchać. Albo tu, tą drogą. No tu przejedziemy normalnie na luzie. Tu? No tu. Czyli nie musimy cofać. A po co? A, no właśnie. Ostra akcja. Tomek polem. No, najlepiej. Najlepiej polem. Gazuj. Gazu mu. Gazu mu. Trening, trening, biegniemy po płocie, najlepiej. Najlepiej. I bum. Ujemy. A tu błoto. My to modele jesteśmy, to mówię wam. Najlepsza. No, Black ekipa jest najlepsza. Jak pojadą, to nie wrócą. Coś... Są cebery. I my. Dobrze, że to pole kukurydzy skoszone. Tu jest w miarę twardo, ale tu... No widzę, że tam jest, patrzcie. Tu byśmy nie przejechali. Nie ma szans, patrzcie, ile tam wody stoi, syf. Teraz cebery opowiadają Tomkowi, jak miał jechać. Ford by tu nie przejechał. Co ty? Jakbyśmy pojechali, to by było zatrzymanie i koniec. No. A podbójkę byśmy zakopali. Nie byłoby szansy. Ale tak bym mógł prosto. Siema! Siema! Siema, Eryk! Przywiozłeś mi LTZ do upalania? Tak jest! Jedziemy! Uratowani! No, także mieliśmy akcję, ale uratowani. No bo wycofać byśmy nie wycofali już się. Tragedia. No ale jesteśmy już na miejscu. O, da radę. Myślałem, że nie da radę. Da radę, bo tu kamienie są, wiesz, to jeszcze. Pobuksuje, pobuksuje i pojedzie. Ale ja tak sobie myślałem, że ich tak, wiesz, że nawigacja tak pokazuje na posadowo. Nie, u jeciora na kawie byli. A u jeciora na kawie byliśmy. Dlaczego tak mówią? No jadę, patrzę. Oni tam zajmali. Tu, bo nie wyjedzie. Stań tak tu, bo oni nie wyjadą. Ale Tomek mi tylko pochlapa układa ty od tego kopania. No, najlepiej. No. Nie wyładujecie Raptora. Tomek, nie wyładujemy Raptora. Ty cofnie. A no to cofnij. Cofnij, równo stań, tak jak ja stoję busem i koniec. No. Wtedy wyładuję. Ale powiem ci, że było ciężko. Już mówię, kurde, jest słabo. Ale dobrze, że tam rolnik pole skosił tej kukurydzy i... O, patrz, takie są te podnóżki. Przesunięte do tyłu. I delikatnie kąt jest zmieniony. Kurwa.
To jest to. I kółko. A zobacz, zobacz jak na kole przybiwanią, że ile trzeba koło to. Za miękkie zawieszenie. Ona jest taka, co tak jedzie trochę. No. To jest ten trzyśla. Sześć lat. Ta beta robi kurwa ślady zostawia, jakbyś kładem jechał. No. Fajne kółeczko, nie? Jeszcze trochę nie poznasz jej, bo jeszcze tu dostanę dwa boczne kółka. Będzie pięcioślad. A z przodu będzie wymontowane. Kurczę, chłopaki obszyli sobie siedziska. Renia 1000, Jerry Team, Can-Am. Wszystko. To jest wyszywane czy naklejane? Wyszywane. Wyszywane. Kuba. BRP. Renata obszyta. LTZ obszyta. Renata obszyta. Nie dotykać. A to nie szunkiera, to ja to zaczęłam. Suzy. O, ktoś upala tam. No taka wisienka na torcie, nie? Te siedziska, nie? Gościu z Ostrowa Wielkopolskiego, nie? Zmieniał raz, nie? No. Wygląd całkowity, nie? No. Niby głupia kanapa, ale... No zupełnie robotę, inny, nie? No inny kład. Oj, tu widzę, że te weszły te nowe podłogi. Nowe podłogi. Tamte były srebrne, nie? No. I to jest 2013 rok, nie? Chyba, no. Coś... No. Na wtrysku to jest LTZ. No. Tu patrzcie, logo przeniesione BRP na kanapę. Nie, no skromne i fajne. Ale tu coś chyba niespasowane jest, to tak odstaje? Chyba coś, jakaś wada. Nie? Brakuje czegoś. Nawet podciągło kanapę do góry, nie? Przy tym, przy obszyciu, nie? No możliwe. Czemu tak tu masz to? To tak ono odstaje, to siedzenie. Tak? Tam to przecież tak miałeś? No kurwa, nie tak bardzo, ale... Aha, i teraz przyszła jeszcze to. Musi się ułożyć znowu, nie? No, tu wiesz. Obszycie i ciągnie. Dobrze się spoci, to no, dojdzie. To taka nie? A gdzie macie Maćka? Gdzie jest? Na dupa. Wiedziałem. To nie chciał wypróbować, kurde, trzeci raz robionego sprzętu? Mówisz. Dobra, przebieramy się. Filip, dasz się golnąć? No. Dobra. Pasuje do tych czarnych podłóg. Mówię, drobiazg, a robi robotę. Tylko jeciorowi nie dawać. Tak, w żadnym wypadku. Zaraz będę upalał tą LTZ i Renię. I w ogóle jeszcze mamy LTR i LTZ jeszcze do upalania. Takie odcinki jeszcze wlecą. Tymczasem. Tomek, gdzie masz cebulę? Jest, pokaż mi. Pokaż. A jak ci się fajnie... To... CB500! CB500 jest. Ty, sprzedaż ją czy nie w końcu? To? No. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.